Dzisiaj Parlament Europejski przyjął bardzo ważny raport dotyczący istotnych kwestii z zakresu ochrony zwierząt. To jest raport pani Paulsen, który odnosi się do unijnej strategii na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt. Raport pozytywnie ocenia niektóre planowane działania komisji poprawiające ochronę zwierząt, między innymi w odniesieniu do ryb, do tej pory nie ma takich regulacji, w odniesieniu do hodowli świń, gdzie też nie ma dostatecznych regulacji, a także w odniesieniu do drobiu. To są działania, które są zapowiadane na 2013 rok. Parlament Europejski dodał do tej strategii swoje ważne uwagi, w szczególności uwagę o tym, że potrzebne jest finansowanie zwiększone dobrostanu zwierząt. Nie uda się osiągnąć tych celów bez odpowiedniego finansowania. Druga bardzo ważna rzecz to, że te wysokie wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt powinny być egzekwowane nie tylko wewnątrz Unii, ale także od tych, którzy eksportują swoje produkty zwierzęce spoza Europy na rynek europejski, żeby takie same warunki musieli spełnić, bo w przeciwnym razie to jest nierówna konkurencja i hodowla zwierząt w Europie jest zagrożona. I trzecia kwestia ważna, o której chcę powiedzieć, to jest ochrona zwierząt domowych, bezdomnych psów i kotów. Do tej pory Unia Europejska tym problemem się nie zajmowała. To było zostawione w gestii państw członkowskich. Parlament Europejski chce uczynić z tego problem europejski, stworzyć minimalne standardy ochrony zwierząt domowych, opieki nad nimi, finansowania programów sterylizacji i identyfikacji zwierząt bezdomnych. I ten postulat jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że komisja na to zareaguje pozytywnie. Cieszę się, że poprawki grupy EKR-u przeze mnie w imieniu konserwatystów i reformatorów wnoszone do tego raportu zostały uwzględnione, między innymi w tej bardzo istotnej kwestii, jaką jest ochrona zwierząt domowych. Raport nie dotyczy w szerszym zakresie kwestii transportu zwierząt, gdyż ta sprawa jest przedmiotem osobnego raportu, który ja przygotowuję, raport dotyczący transportu zwierząt. On będzie głosowany we wrześniu bieżącego roku. W tym raporcie podejmujemy próbę, taka jest moja idea jako posła sprawozdawcy, żeby transport zwierząt przewożonych na rzeź ograniczyć do 8 godzin. To jest postulat zgłaszany przez środowiska obrońców zwierząt w Europie. Od dawna była petycja podpisana przez ponad 1 milion obywateli Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że to się uda skutecznie przeprowadzić.